Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w takim porannym audioblogu, vlogu, nie wiem, w czymś, co jest związane bardziej z audio niż z wideo. Okej, powiem wam tak, może zacznę od kilku tematów, które mnie ostatnio rozwaliły i po prostu świat zasłoniły. Wczoraj w ogóle wieczorem, co się działo, był Puchar Europy. Ja wiedziałem, że to się tak skończy od samego początku. Nieważne, czy to by strzelił najpierw w Chelsea z 5-0 by było, to i tak w ostatnich 5 minutach Bayern po prostu by strzelił też 5 goli, by były karne i dogrywka. To było jeszcze gorsze, jeśli ktoś nie oglądał. Zostało może 10 sekund do końca, by Chelsea cieszyło się wygraną i było wszystko okej. Wiecie, co zrobił Bayern? 10 sekund do końca. Kibice już mogli odliczać. 15, 14, 13, 12, 11, pi gol. No, ja wiedziałem po prostu od samego początku, że coś tak skończy. No 10 sekund wystarczyło im do końca, żeby strzelić gola. To się zawsze tak skończy z polskimi drużynami, ale no po prostu teraz to przegięli pałę i tyle. No jak ja oglądałem ten mecz, to moja reakcja była tylko, no ja znowu Niemcy. Ale też tam tych Niemców nie jest za dużo. A Hitler pewnie i tak się przewraca w grobie, jak widzi nie swoich. Coś jeszcze. A, właśnie. Wiecie co? Pozdrowienia z wakacji docierają do was często. Jakieś, wiecie, kartki pocztowe i tak dalej. Zazwyczaj to jest tak, że wysyłasz i po 2 tygodniach, no gdzieś tak przychodzi. Ja powiem, że mam takiego farta, że już 4 lata karteczka, co wysłałem do rodziców, nie przyszła jeszcze. A jakiś pan z Włoch otrzymał pozdrowienia z nadmorza, wiecie, po ilu latach? Po 51. To jest dopiero hardcore. A ja wam może powiem na początek, ile zarabiają spamerzy. Tacy, wiecie, co mają konta, nie wiem, fajne dupeczki, infodupeczki, duże dupeczki, małe dupeczki, duże cycki i tak dalej. Takie, wiecie, takie głupie konta na Facebooku, które zazwyczaj lubicie, bo tam wstawiałem erotyczne zdjęcia. Czy nawet jakieś inne głupkowate strony, które po prostu zarabiają na tym, że wstawiają linki jakichś tam stron i reklamują je. I teraz uważajcie. Włoska grupa badawcza, nie amerykańscy naukowcy, tylko włoska grupa badawcza, przyjrzała się tym spamerom facebookowym i według ich raportu, wiecie, ile wynoszą dochody tych wszystkich facebookowych spamerów? $200 milionów, czyli co, 600-700 milionów złotych? Ja wiem, że rząd by się na to pochapił. Okej, ale teraz kolejna ciekawa rzecz. Ostatnio w ogóle jest nagonka straszna na naszą policję. Przecież to dobrzy chłopacy, chłopaki, oni nic nie robią. A nie, przepraszam, to są dobrzy młodzi wilcy. No po prostu wczoraj albo przedwczoraj widziałem taki motyw, jak jechali pod prąd i akurat był tam reporter TTV. Nie wiem, co to za stacja, pewnie coś TVN-u, jakaś grupa. I zrobił im, wiecie, nagrał ich na wideo, na telefon. I oni po prostu go zatrzymali, powiedzieli, że proszę oddać telefon, przeszukali jego kieszeni i tak dalej. Usunęli ten film. Bez sensu w ogóle, powinni odjechać i nic nie mówić. A nie się jeszcze pogrążać, że koleś przeszedł wzdłuż ulicy. No, ale jak już jesteśmy przy temacie policjantów, wiecie co? Bójka w Częstochowie. Pozdrawiam w ogóle wszystkich, co oglądają mnie z Częstochowy. Nie słyszeliście o tym. Ale okazało się, że pijani strażnicy miejsc i policjanci po służbie bili po prostu ludzi w Częstochowie. A ich ofiary trafiły do szpitala. Fajną macie w Częstochowie policję. Ja to nie wiem, czy w ogóle wychodzi z tego domu, czy je, jeśli wiecie tutaj... Idziesz sobie ulicą i nagle podbiega do ciebie koleś i muka. Czy w twarz coś innego, żeby nie bluzgać. No to fajnie. Bardzo bezpiecznie, jeśli to właśnie pijani strażnicy i policjanci biją właśnie ludzi w Częstochowie. To ja się pytam, czy oni przeszli testy psychologiczne, czy po prostu ich przyjęli tak od tak. No ale to już zostawimy tym większym mediom, bo oni i tak lepiej to robią. A to może teraz polityka. Nie no, polityka, żartowałem. Polityka o poranku. Wczoraj już mi wystarczająco oglądanie tych paszczurów wystarczyło w telewizji i mam ich dość.
Przynajmniej jak widziałem, że znowu o misterze Giga dają, to od razu przełączałem, bo i tak na niego nie zagłosuję. To może teraz powiem coś o filmach. No bo wiecie co, filmy. Filmy są dosyć ciekawe w tym właśnie wydaniu, że jesień będzie dosyć ciekawa. I ten końcówka tego roku. Z tego co wiem, będzie Riddick nowy. Będzie Thor, druga część. I będzie przede wszystkim chyba Hobbit, druga część, z tego co tam kiedyś słyszałem. Chociaż jeszcze nic nie widziałem, czy to w tym roku, czy w następnym. Pewnie w następnym, bo tak mi się przynajmniej wydaje. Coś teraz za cicho jest, żeby był Hobbit, druga część. Ale albo nie, może w tym roku. Nie wiem, ale Hobbita podzielić na trzy części to jest dopiero hardcore. Okej, okay, to ja już kończę, a jeszcze miałem ten jeden temat o naszej wspólnej akcji powiedzieć, czyli łączenie serwerów, czyli połączmy siły w walce. Teraz tak patrzę. Buenas, kopiowałeś mój tytuł. Nie no, żartuję oczywiście. Przyłączyły się trzy osoby. Zaczął Valander, napisał mi wiadomość, ja się przyłączyłem dzień później. I przyłączył się jeszcze Buena Costa. Świetnie, jest nasz już trójka. Przyłączy się ktoś jeszcze? Będzie dosyć ciekawie, a jeśli nie chce się ktoś przyłączyć z youtuberów, bo macie własne serwery i macie to wszystko w nosie, po prostu zapraszam wszystkich tutaj, co chcą zmienić po prostu PL-a, żebyśmy grali wszyscy na jednym serwerze, to bardzo serdecznie zapraszam, macie link w opisie. Zróbcie, co tam jest napisane właśnie w tym filmiku, obejrzyjcie nasze trzy, zobaczycie, jaka jest nasza reakcja, nasza wypowiedź i może przyłączyć się do akcji. Wyślemy kolejne setki zgłoszeń na support GFU, żeby może wreszcie się ruszyli. Bo jeśli Art już się ruszył i nawet pisał wam ostatnio na Facebooku, że o łączeniu na razie nic nie wiadomo, to znaczy, że nasza akcja powoli zaczyna działać. Więc do dzieła i jeszcze się przyłączcie i zobaczcie, że tam można zdziałać dużo. Do zobaczenia. I taki dark rek poranny. No. Mnie dosyć ciekawie prowadziło, więc mam nadzieję, że wam się bardzo dobrze słuchało. Do zobaczenia, do następnych odcinków. Pa, pa.